Narasta spór na linii Chiny, władze Litwy i Tajwanu. To pokłosie otwarcia w Wilnie tajwańskiej placówki dyplomatycznej. Władze Pekinu, uznające Tajwan za część swojego terytorium, zapowiadają wyciągnięcie konsekwencji wobec naszych wschodnich sąsiadów. Litwa jako jeden z 15 krajów utrzymuje stosunki dyplomatyczne z demokratycznie rządzonym Tajwanem. Tymczasem komunistyczne Chiny nie uznają wyspy za oddzielne państwo, a za swoją zbuntowaną prowincję. Stąd otwarcie przedstawicielstwa Tajwanu na Litwie spotkało się z chińskim sprzeciwem. Chiński rząd wyraża zdecydowany protest i stanowczy sprzeciw i podejmie wszelkie niezbędne środki w celu obrony suwerenności narodowej i integralności terytorialnej, a Litwa będzie odpowiedzialna za wszelkie wynikające z tego konsekwencje. Mówił rzecznik chińskiego MSZ-u. Chiny w odwecie wycofały swojego ambasadora z Wilna. Wiele krajów na świecie wyraziło dziś solidarność z Litwą i Tajwanem. Wyspa jest także osią konfliktu na linii Stany Zjednoczone-Chiny. Chiński przywódca Xi Jinping ostrzega amerykańskich zwolenników niepodległości Tajwanu. To nerwowa reakcja na zapowiedź dialogu gospodarczego między Stanami Zjednoczonymi a Tajwanem. W poniedziałek ma odbyć się druga runda amerykańsko-tajwańskiego dialogu o partnerstwie gospodarczym na rzecz dobrobytu.